Czemu pan wstąpił do policji? Przez przypadek. Tak naprawdę przez przypadek nie chciałem iść do wojska. Do wojska, które w tamtym czasie wyglądało tak, jak wyglądało. Pojawiła się możliwość odpracowania zasadniczej służby wojskowej w policji. I tak naprawdę z tym zamiarem tam poszedłem. Przez 3 lata odpracować policję, wrócić do swojej pracy zawodowej, którą wtedy wykonywałem. Ale tak mniej więcej po roku wiedziałem, że jeżeli tylko nadarzy się sposobność zostania, to byłem już zdecydowany. No i zeszło się 24 lata. A co w takim razie tam pana zafascynowało, co pana wciągnęło w ten świat? Chyba wiele czynników się na to złożyło, tak? Od takiego zupełnie prozaicznego pomagania ludziom, chęci pomagania tym ludziom, po lojalność, po robienie coś, z czego tak naprawdę człowiek był, jest i na pewno będzie dumny, kiedy będzie się oglądał za siebie. Gdy wypowiemy takie hasła, lata 90. Żoliborz, takie jest pańskie pierwsze skojarzenie. Mój uśmiech mówi chyba sam za siebie, tak? Najpiękniejsze lata w mojej pracy zawodowej. Najtrudniejsze, najbardziej dynamiczne, ale takie, kiedy działo się najwięcej, najwięcej się nauczyliśmy. Ja jako policjant, my jako policja. I no w zasadzie od tego się zaczęła historia przestępczości zorganizowanej, bynajmniej w Warszawie. To były czasy, kiedy Żoliborz był jedną z mocniejszych grup w mieście, oprócz Pruszkowa, Wołomina. A miał pan takie poczucie choćby przez chwilę, że ta grupa przestępcza była momentami silniejsza niż policja? Czy ona była silniejsza? Wie pan, ja daleki jestem od tego typu porównań. Oni nie byli ograniczeni żadnymi przepisami prawa, żadną procedurą, żadnymi brakami sprzętowymi, bo jeżeli takowe występowały, to można je było bardzo szybko i w dowolny sposób uzupełnić, tak? Logistycznie byli sprawniejsi, bo ich nie ograniczały żadne bariery, tak, na tym tle. Natomiast no, policja, jak każda instytucja działająca w ramach i na podstawie prawa, no nie nadążała za tym. Także mówię, tu była ta siła, tu były te 2-3 kroki do przodu. Natomiast czy byli silniejsi? Byli lojalni wobec siebie, ale my byliśmy lojalni wobec siebie i zresztą to była dosyć specyficzna grupa, muszę panu powiedzieć, bo my żeśmy bardzo często rozmawiali. Znaliście? Z nimi oczywiście. Rozmawialiśmy w bardzo różnych okolicznościach, na komendzie, poza komendą. Któryś z nich powiedział, że tak jak my szanujemy ich, tak oni szanują nas, bo każdy z nas chodzi do pracy. Oni do swojej, my do swojej. Jeżeli nam się uda, to jest 1-0 dla nas. Jeżeli im się uda, to akurat oni wtedy wygrali, tak? I tak żeśmy do tego podchodzili, by funkcjonowały zasady, których no chyba nigdzie indziej, a na pewno nigdzie później nie było. Bo jeżeli jechaliśmy na zatrzymanie, to jechaliśmy i zatrzymywaliśmy z przytupem, tak? Wyciągaliśmy z mieszkania, zatrzymywaliśmy na ulicy. Natomiast jeżeli potrzebowaliśmy, żeby człowiek przyszedł podpisać zaległy dokument, odebrać wezwanie, czy załatwić cokolwiek takiego, co nie skutkowało jego zatrzymaniem, to oni przychodzili na telefon, bo wiedzieli, że ten telefon oznacza układ, niepisany układ honorowy, że wyjdzie. Czyli walczyliście, ale obowiązywały pewne reguły. Tak, tak, dokładnie tak. I to też było, to było fajne, tak? Bo dużo się mówi rzeczywiście tak w przestrzeni medialnej przez te wszystkie lata o takich grupach jak Pruszków, jak Wołomin, o grupie żoliborskiej trochę mniej. Czym ona się charakteryzowała, czym się zajmowała? Zarabianiem pieniędzy, tym czym zajmowały się wszystkie grupy przestępcze, zorganizowane grupy przestępcze w tamtym czasie. Przestępczość zorganizowana też ewoluowała, tak, na przestrzeni dziejów. Zaczęło się od jakiegoś takiego trochę irracjonalnego, jakby się mogło teraz wydawać, przywiązania do terytorium. Moja dzielnica, moja ulica. Oni tego terenu bronili, czerpiąc z niego oczywiście zyski, bo ściągali haracze ze wszystkich dookoła, z kogo się tylko dało. Czy prowadził działalność legalną, czy prowadził, może nawet jeżeli była to szara strefa, to tym lepiej, bo haracz był większy, prostszy i zagrożenie było dużo mniejsze.
płaciły warzywniaki, płacili holownicy, płaciły salony masażu, autokomisy, nie mówiąc o agencjach towarzyskich, tak, i to były ogromne pieniądze. Taką perłą w koronie Żoliborza było targowisko na Wolumenie, gdzie wtedy handlowało się elektroniką. Elektronika, no wiadomo, pochodziła z różnych źródeł. Jak nie była to kradzież, to był to przemyt albo jakaś tam inna nielegalna profesja, kopiowanie i tak dalej. I stamtąd były ogromne pieniądze. Także na brak pieniędzy grupa nie narzekała. Zresztą ją to zabiło, bo u podstaw podziału tej grupy leżały właśnie rozliczenia finansowe. Część młodych żołnierzy, którzy do pewnego momentu byli lojalni wobec przywódcy, wobec Stefana, stwierdziła, że są oszukiwani na pieniądzach, że te pieniądze nie są do końca uczciwie dzielone i postanowili się odłączyć. To był tak naprawdę początek końca grupy, która, tak jak mówię, przed podziałem była jedną z mocniejszych grup przestępczych w tej części Polski. Praktycznie Wołomin i Pruszków i na trzecim miejscu Żoliborz. To pogadajmy jeszcze trochę o ludziach, którzy tworzyli grupę żoliborską. Padł pseudonim Stefan, jeden z liderów grupy żoliborskiej. Jakim on był człowiekiem, jak dobrze się znaliście? Rozmawialiśmy parę razy, paręnaście razy, tak. Jakim był człowiekiem? W Hucie Warszawa pracował, zanim zaczął parać gangsterką. Natomiast, no użyję tego słowa, za co go szanuję? Za zasady. Za to, że był jeszcze tym człowiekiem, który te stare zasady świata przestępczego i wyznawał, i stosował. Był lojalny wobec swoich ludzi? Wydawało się, że tak, tak. Czy prawdą było, że te pieniądze były dzielone w sposób nieobiektywny? Nie wiem, nie wnikałem, więc ciężko mi zabrać tutaj głos w tym temacie. Natomiast wobec swoich ludzi był lojalny. Wspomagał tych, którym się czasowo noga podwinęła. Także uważam, że stosował te zasady, które kiedyś kodeks przestępczy na jakimś tam etapie sformułował. I to było charakterystyczne rzeczywiście dla większości członków tej grupy? Czy pamięta pan też takie postaci, które jednak od tego kodeksu honorowego, gangsterskiego były gdzieś bardzo daleko? Opowiem panom jeden przypadek. Mieliśmy informację, to już było na późniejszym etapie, jak grupa się podzieliła. Mieliśmy informację o tym, że grupa żoliborska spotyka się z Nowodworskimi w jednym z lokali na terenie Żoliborza. Nie jest to oczywiście zabronione, ale wrodzona policyjna ciekawość nakazywała zobaczyć, kto przyjedzie. No i zajrzeliśmy na to spotkanie. Zrobiło się zamieszanie. Wszyscy sobie stanęli pod ścianami, a w koszu na śmieci znaleźliśmy pistolet. Ostrą broń. Trzeba ją było do kogoś przypisać, więc wszyscy obecni na spotkaniu zostali zawiezieni do komendy. Wśród nich był jeden sportowiec, który miał wystąpić w zawodach następnego dnia i padło pytanie, czy zdąży. No, raczej słabo to widzieliśmy, bo był już wieczór, a od każdego trzeba było pobrać ślady i daktyloskopijne, i zapachowe. Uczciwie im o tym powiedzieliśmy, że nie ma takiej szansy, bo przed wami taka i taka procedura. Padło pytanie z drugiej strony, co będzie, jak znajdzie się właściciel tego pistoletu. No, znacznie to ułatwi postępowanie. Poprosili o parę minut czasu, dostali, po czym zgłosił się właściciel pistoletu i to się potwierdził. Dostał za to całkiem ładny wyrok. Także to taka odpowiedź na pytanie, czy stosowali te zasady. No, jaką dyscypliną zajmował się sportowiec? Boksem. Wiemy, no, o kim mówimy. Myślę, że raczej nie golfem, ani tenisem. W szachy też chyba nie grał. Tak, zdecydowanie. Różnie bywa z bokserami. A czy były takie momenty, kiedy mieliście poczucie zagrożenia ze strony tych gangsterów? Realnie? Nie. Ale też i byliśmy młodsi. Chyba inaczej świat postrzegaliśmy wtedy. Nie czuliśmy tego zagrożenia w sposób taki realny, namacalny. Czyli jakby tutaj ten aspekt psychologiczny był ważny, tak? Czyli to poczucie, że jesteśmy silniejsi właśnie od nich. Moralnie na pewno i o tym jestem przekonany, bo mówię, stanowiliśmy wtedy naprawdę fajną załogę. A jak finalnie udało się tą grupę po prostu rozbić? No,
No to też zbieg różnych okoliczności na przestrzeni czasu, tak. Podział ich osłabił, wojna z innymi grupami sąsiednimi, odejście od tego stereotypu terenu, którego się broni, przejście do tego, co teraz jest właściwie dominujące, jeżeli chodzi o działalność przestępczą, czyli do przestępczości gospodarczej. No a po drodze, mówię, takimi drobnymi krokami wsadzanie poszczególnych członków za to inne, następne przestępstwo. Trochę żeśmy poszczerbili szeregi, trochę, no niestety nie przeżyło różnych toczonych wojen, także szereg czynników się na to złożyło. Gdy bił się pan z Żoliborskimi, to chyba był już ten czas od dawna, gdy był pan uzależniony od pracy w policji, czy się mylę? Tak, wtedy to już zdecydowanie. Jak szybko to nastąpiło? To był ten pierwszy rok, o którym pan wspomniał na początku? Znaczy, pierwszy rok to chyba jeszcze nie było uzależnienie, to była chęć należenia do tego. To uzależnienie przyszło później. Zaczynałem... Pamięta pan taki moment, gdy już nie mógł się pan oderwać od pracy, gdy ta praca nie, pana wciągnęła? Nie ma takiego jednego momentu. To nie było tak, że szedłem do pracy i się zastanawiałem, a jak wracałem, to wiedziałem. To gdzieś był proces. Szybki, ale jednak proces, tak? Nie ten jeden, jedyny moment. Natomiast gdzieś w Wydziale Kryminalnym musiało to nastąpić. Ja zaczynałem pracę w komisariacie. Byłem pomocnikiem dzielnicowego, później krótko jeździłem w załodze interwencyjnej, później przez prawie 2 lata byłem dzielnicowym i uważałem, że jest to naprawdę bardzo fajna robota, którą chciałem wykonywać. Natomiast ta propozycja przejścia do Wydziału Kryminalnego przyszła do mnie. To nie ja poszedłem szukać takiej możliwości, tylko ta propozycja przyszła do mnie. No i to tam gdzieś nastąpiło to uzależnienie, jak pan mówi. No to tak, to trafne określenie, to uzależnienie. Zresztą można twierdzić, że z tego się nie wyrasta i tak już zostaje. No, to chyba racja. Powiedział pan o tym, że ci gangsterzy z Żoliborza mieli swoje zasady, natomiast z czasem zaczęli się pojawiać bandyci, którzy takich zasad już nie mieli. Czy miał pan w pewnym momencie takie poczucie, że ta sytuacja zaczyna się zaostrzać, że wybucha coraz więcej bomb, że coraz częściej leje się krew na ulicach? Oczywiście, że tak. Do głosu dochodziło zupełnie inne pokolenie, które no tak jak i w cywilu, tak, chciało mieć wszystko i już. Duże pieniądze w bardzo krótkim czasie. I stąd brutalizacja ich działań i wobec, tak jak mówię, świata cywilnego i wobec ich samych, wobec konkurencji, którą wzajemnie dla siebie stanowili. Kiedyś na początku, mówiąc o początku, mam na myśli początki swojej drogi zawodowej, nie do pomyślenia było, żeby jeden przestępca naliczał drugiego przestępcę, w żargonie szukał mu choroby, a później stało się to powszechne. Bo w momencie, kiedy wzrastała świadomość społeczeństwa, kiedy ludzie przestali się godzić z takim bezrefleksyjnym płaceniem haraczy, chociażby, trzymajmy się tego przykładu, i wiedzieli, że pójście na policję nie oznacza spotęgowania problemów, tylko oznacza pomoc w tych problemach, oni zaczęli naliczać się wzajemnie, między sobą, bo tam im nic nie groziło. Jeżeli człowiek nie przyjmował pierwszej propozycji zapłacenia haraczu, był omijany szerokim łukiem. A natomiast drugi przestępca z konkurencyjnej grupy, no cóż, łatwo zarobione pieniądze można było łatwo wydać. Czy gang mutantów to była na przykład taka bezwzględna grupa, która nie miała żadnych zasad? To była jedna z licznych bezwzględnych grup, która nie miała żadnych zasad, bo... A gang Obcinaczy Palcy miał zasady? Nie, no takie były czasy. Takie były czasy braku zasad. O mutantach kiedy po raz pierwszy pan usłyszał? W terrorze kryminalnym, kiedy chyba poszedłem tam po raz pierwszy, bo mówię, ja do wody pod tytułem terror kryminalny wchodziłem 3 razy, także że cała moja droga zawodowa w zasadzie zamyka się pomiędzy 2 jednostkami, komendą na Żoliborzu i terrorem kryminalnym. Wycieczka do CBS-u trwała raptem 2 lata. Zawsze mówiłem, że to biuro marzeń, bo wielu marzyło, żeby tam pracować, a marzyłem, żeby wrócić. Co wiedzieliście o mutantach w pierwszej fazie ich działalności? No i co ty ma to odpowiedzieć? Jakie informacje napływały? Później to, co się działo, wskazywało na
no coś, o czym zaczął mówić Mateusz, na taki rodzaj już działania absolutnie do końca, bezwzględnego. To mało powiedziane, że bez zasad. Można by pomyśleć, że bez wyobraźni. Byli bezwzględni, nie wahali się tak przed niczym, przed okaleczeniem, przed pozbawieniem życia, przed uprowadzeniem. Informacje napływały, tak, owszem, napływały z różnych źródeł, i od pokrzywdzonych, i od ich środowisk. Może nie z wewnątrz ich grupy, ale od innych grup, którzy tak naprawdę też się ich bali i stanowili dla nich zagrożenie, nie tyle fizyczne, chociaż to na pewno też, ale zagrożenie dla prowadzonych przez nich interesów. Weszli po prostu w środek jakiegoś funkcjonującego układu i zaczęli się w tym układzie rozpychać takimi właśnie metodami. Kiedy rozmawialiśmy z antyterrorystami, którzy mieli do czynienia z gangiem mutantów, to oni mówili o tym, że praktycznie każdy kontakt z nimi mógł się skończyć strzelaniną, bo wiedzieli, że najczęściej są uzbrojeni i zazwyczaj nie wahają się tej broni użyć. Były takie informacje powtarzane przed każdą realizacją, przed każdym wyjazdem i na pewno mieli tego świadomość, tak jak i my tę świadomość mieliśmy od samego początku. Każda realizacja, każdy wyjazd, na każde zatrzymanie mógł się tak skończyć i praktycznie ja sobie nie przypominam takiego miejsca, gdzie by się, mówię już o czasach po Magdalence, gdzie by się oni ukrywali, gdzie nie odnajdywalibyśmy broni, i to najczęściej broni automatycznej. Także uzbrojeni byli doskonale. Mówiło się o tym, że mają dostęp do granatów, mają je w swoim arsenale. No okazało się to finalnie w Magdalence prawdą, więc uzbrojeni byli po zęby i tym rzeczywiście wyróżniali się nawet w tamtym brutalnym czasie. To zanim o Magdalence, rok 2002, parole, zabójstwo policjanta. Wiele o tym już dyskutowano. Chciałem zadać panu jedno pytanie, czy z perspektywy czasu to faktycznie był taki moment, który wiele zmienił w policji. Chodzi mi też o waszą psychikę, zmienił wasze podejście do pracy, o świadomość. Zmienił bardzo dużo w świadomości, bo to był pierwszy przypadek, przynajmniej w Polsce pierwszy przypadek, kiedy zostali zaatakowani policjanci przy zwykłej pracy buchalteryjnej tak naprawdę. Oni nie byli na realizacji, oni nie pojechali tam nikogo zatrzymywać. Oni pojechali tylko i wyłącznie policzyć, ile pudełek jest na skrzyni ciężarówki. Tam był kryminalny, ale tam równie dobrze mogli być ludzie, którzy byliby ściągnięci zupełnie przypadkowo, tak? Więc nikt się z tym nie liczył, nikt się tego nie spodziewał. Nigdy w historii się nic takiego nie wydarzyło. A od tamtej pory no, trzeba było o tym myśleć. Pojawiły się oznakowania policjantów po cywilnemu, chodzenie w kamizelkach, branie ze sobą na tego typu działania oznakowanych radiowozów, tak żeby zamanifestować w sposób wizualny to, że są to działania policyjne. Tak? Co prawda w trakcie zdarzenia bitwy w parolach padały hasła policja, ale spotykały się z odzewem z drugiej strony, tak, tu też policja, tak. Bandyci działali pod przebraniem policjantów, pod tym przebraniem zatrzymywali ciężarówki, rabowali je i to było dla nich zupełnie normalne, że ktoś udaje policję, więc byli święcie przekonani o tym, że to konkurencja kradnie im ich ciężko zrabowany towar i że podaje się za policję. To jest po prostu taki sam mit, jak to, że oni byli policjantami, kiedy go rabowali. A co czuliście, kiedy dowiedzieliście się o tym wydarzeniu? To był jakiś gniew, wściekłość? Na pewno tak. I świadomość tego, że spadnie to na wydział i trzeba będzie poszukać i znaleźć tych, którzy za tym stoją. Że ta determinacja wtedy była większa? Była to chyba maksymalna determinacja, jaka może być. Chęć zemsty? Nie, zemsty chyba nie. Chyba nie. Chyba te poczucie nam nie towarzyszyło, natomiast determinacji tak, na pewno. Nikt z nas, którzy wtedy pracowali w wydziale, nie pracował, no, siłą rzeczy nie pracował przy sprawie zabójstwa generała Papały, ale to chyba mniej więcej ten kaliber, ten poziom, tak? Zginął ktoś z naszych.
Sprawa honoru. Zginął, tak, tak, dokładnie. Może nawet jeszcze bardziej spotęgowana tym, że zginął w trakcie wykonywania czynności służbowych i to takich, nie zawahajmy się powiedzieć, banalnych czynności służbowych. Ściągnięty z dyżuru, poszedł do domu, powiedział żonie, że wrócę o 18, tak? Nie wrócił. Magdalenka to było kolejne takie przełomowe wydarzenie dla policji? Na pewno tak. Kolejna rzecz bez precedensu, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Właściwie można Magdalenkę porównać tylko i wyłącznie z tym, co miało miejsce kilka miesięcy później, o ile się nie mylę, w Madrycie. Tyle tylko, że tam policja hiszpańska pojechała zatrzymywać terrorystów, którzy dokonali zamachów z użyciem materiałów wybuchowych, a my pojechaliśmy po uzbrojonych, ale jednak bandytów kryminalnych, nie terrorystów. Tak? Nigdy nikt wcześniej nie użył materiałów wybuchowych do zabezpieczenia swojej kryjówki i miejsca, gdzie się ukrywali. I pojechaliśmy tam ich zatrzymać, a nie zabić. Tak? A w trakcie okazało się, że musi być inaczej. Magdalenka, czyli najbardziej dramatyczne zdarzenie w historii polskiej policji de facto, zabójcza bitwa. Pan tam był, uczestniczył pan w tej akcji. Czy ma pan tak po latach, że pan pamięta wszystko? Czy sceny wyrwane trochę z ciągu wydarzeń? Co panu zostało w głowie? Jakie obrazki? Tamtej nocy? Zostały obrazki. Zostały obrazki ostrzału, zostały obrazki grupy szturmowej, która w momencie wybuchu się położyła, tak, bo wszyscy byli ranni. Zostały obrazki ich kolegów, którzy prowadzili ostrzał z odległości ogrodzenia. I taki obrazek, o którym może nie powinno się mówić, chłopaka, policjanta, który za pomocą bagnetu wydłubywał sobie odłamki z siedzenia, po czym założył spodnie i poszedł walczyć dalej. Tak? Jest parę wspomnień, natomiast co do tego, co ja pamiętam, ja powiem panom tak, ja odchodząc z policji podpisałem zobowiązanie, że pewnych rzeczy nie ujawnię i je zapomnę. Wielu rzeczy już mi się udało zapomnieć, nad resztą pracuję. Ale to na wesoło. Nie, nigdy nie przeładowywałem sobie głowy jakimiś detalami, wspomnieniami. Nigdy nie starałem sobie odkładać tego gdzieś tam w pokładach pamięci i na siłę pamiętać. Chyba z powodu jakiejś takiej higieny zawodowej, bo do domu się tego nie zaniesie. Przynajmniej nie ma po co. Po to jest papier, żeby to pamiętał, a nosić to w sobie. Nie, myślę, że tak jest lepiej. Pamiętać obrazki, pamiętać jakieś pojedyncze wspomnienia, natomiast nie chodzić z głową nabitą tym od początku do końca przez tyle lat. Jeden z policjantów opowiadał, że w Magdalence był taki moment, kiedy de facto poprzez reflektor wziął pan ostrzał na siebie po to, żeby można było ewakuować rannych policjantów. To był też taki moment, który panu zapadł w pamięć? Był taki moment, no ale czy jest to akurat powód do tego, żeby robić z tego jakąś tam historię i opowieść? Tak trzeba było zrobić. Zaczął pan mówić o tym, jak trudno przenosi się takie historie do domu. Jak pan sobie z tym radził przez te wszystkie lata od początku? Nie nosiłem pracy do domu. Być może żona miałaby na ten temat inne zdanie, bo pewnie tego tak numerycznie jeden do jednego nie dało się uniknąć. Pan komuś opowiadał? Miał pan ludzi, którym pan potrzebował się wygadać? Czy to wszystko kumulowało się gdzieś w sobie? My tych ludzi mieliśmy na miejscu. My tą sprawę załatwiliśmy między sobą. Mhm. Rozmową, przy kolacji, ale między sobą. Także nie było potrzeby wychodzenia z tym na zewnątrz. I chyba tak jest lepiej, bo kto nas lepiej zrozumie, jak my sami, tak? Kto lepiej będzie wiedział, o czym my mówimy? A po co to nosić na zewnątrz? Nie ma takiej potrzeby. Niektórzy antyterroryści też, z którymi rozmawialiśmy, którzy byli w Magdalence, opowiadali, że przynajmniej na początku niektórzy z nich mieli taką traumę, która polegała na tym, że jak
niedługo później szli na jakąś realizację, to właśnie myśleli o tym, czy tam nie ma bomby w mieszkaniu, do którego właśnie wchodzimy. No, zaczęli patrzeć inaczej na pewne sprawy. Pan też miał taki moment? Trauma to jedno, a myślenie to drugie. O tym się myślało już do samego końca swojej pracy. Podejrzewam, że ci, którzy robią to teraz, też o tym myślą. Bo to się zdarzyło, bo to zaistniało w historii i każdy o tym przynajmniej powinien pamiętać i wiedzieć, że coś takiego miało miejsce, tak? Natomiast no, z traumą jakoś sobie trzeba poradzić. Pierwsze zatrzymanie z udziałem AT po Magdalence, pamiętam, że na Woli miało miejsce, w momencie, kiedy AT podchodziło pod drzwi, pierwszym, drugim piętrze, nie pamiętam, wąż ustawiony na schodach, w momencie wyważenia drzwi spadła klamka. No i na korytarzu, akustycznym dosyć korytarzu, powstał spory hałas, duże echo. Pierwsze słowa, jakie padły, granat. No trzeba sobie po prostu to przepracować, tak? Ale to się udało. Później już te zatrzymania odbywały się zupełnie normalnie. Słyszeliśmy jeszcze nieraz o jednym wpływie na psychikę, która została po Magdalence, czyli taka myśl w głowie, że po Magdalence, oho, jednak nie jesteśmy niezniszczalni. Miałem w wydziale policjantkę, wspaniałą policjantkę kryminalną. Wydział łączył sobie funkcje dochodzeniowe i kryminalne. Ona była policjantką pionu kryminalnego. Wspaniała, naprawdę dużej klasy fachowiec. Zostaną mi jej słowa chyba na zawsze w pamięci. Ona mi kiedyś powiedziała: kawior, ja to się nie boję tego, jak nie wychodzi. Ja się boję tego, jak wszystko wychodzi, wszystko żre. Człowiek wtedy myśli, że jest nieśmiertelny. Wielu policjantów opowiada o tym, że to, co jest dla nich najbardziej traumatyczne w ich pracy zawodowej, to jest śmierć dzieci, zabójstwa dzieci. To jest coś, co ciężko wyrzucić z głowy i ciężko w ogóle obojętnie przejść wokół tego. Czy pan miał podobne odczucia? Jak najbardziej tak. Śmierć dzieci i śmierć osób przypadkowych. Tych, którzy tej śmierci nie, w żaden sposób nie zawinili. Dzieci zostają w pamięci, no i to jest chyba zupełnie zrozumiałe, tak? Ja na przykład będę pamiętał do końca obraz dziecka, chłopca, który miał ze 3-4 lata, zabity przez przyjaciela swojej matki, konkubenta, taboretem. Tylko dlatego, że pojawił się w drzwiach pokoju wtedy, kiedy on mordował jego matkę. Zwłoki znalezione w łazience z głową rozbitą blatem od taboretu. Zostaje w człowieku naprawdę. A jaki wpływ ma na pracę? Bo jest czymś istotnym pewnie często przy prowadzeniu spraw. Wielokrotnie o tym rozmawiamy, gdzieś oddzielenie tej sfery emocji od wyrachowania, które sprawia, że musicie znaleźć dowody, dorwać przestępcę. Ale to chyba to nie są te momenty, gdy można to oddzielić. Znaczy to trzeba oddzielić, bo jeżeli... Mimo takiej sprawy? Mimo takiej sprawy, bo jeżeli chcemy, żeby... No, mam jakieś tutaj zawahanie, żeby użyć słowa człowiek, tak? Ale jeżeli chcemy, żeby sprawca poniósł karę, no to te dowody znaleźć musimy. Żeby je znaleźć, no musimy działać w sposób racjonalny, a nie emocjonalny, bo wtedy można popełnić błędy, które... Gdyby tak się stało i skumulowałyby się na sali sądowej, a ich skutkiem byłoby uniewinnienie, to chyba nie potrafilibyśmy z tym sobie poradzić. Dlatego lepiej te emocje gdzieś odłożyć na bok, spłukać je bezpośrednio po zdarzeniu przy użyciu dostępnych środków i działać racjonalnie. A miał pan takie momenty w swojej karierze, kiedy bał się pan, że pan właśnie nie wytrzyma, że coś pana przerosło i może pan nie zapanować nad tymi emocjami? Były takie momenty, były takie myśli, ale no jakoś sobie z nimi poradziłem, tak? Może no, nie mówmy tu o metodach i środkach, ale to były tylko pojedyncze przypadki, mówię. Jakoś tak zawsze byłem zadaniowo nastawiony do pewnych kwestii, więc... Zresztą żona powtarza, że zmieniła się moja psychika na przestrzeni tych lat i postrzeganie świata. Zapewne to jest prawda i racja.
W jakim kierunku? Inaczej okazuje emocje. Dystansu pewnie. Pewnie dystansu też, ale mówiła o okazywaniu emocji, mówiła o postrzeganiu problemów. Jej problemy podobno przestały być dla mnie w pewnym momencie problemami, które zasługują na jakieś dłuższe pochylanie się nad nimi. Także no samo życie. Ale nie przeszkadza to temu, że 25 lat, 26, za chwilę jesteśmy małżeństwem. Pańska odpowiedź na pytanie Mateusza była też o tyle ciekawa, a propos tego przygotowania, czy bądź momentów, gdy mogło coś pana przerastać, o tyle, że wracając do pańskich początków, że pan nie planował tej pracy. Został pan, jak pan to ujął, policjantem z przypadku. Lata 90. Wrócę do tego pewnie ostatni raz. Zabójstwa, porwania, haracze, dramaty ludzi. To, o czym pan powiedział przed chwilą, to też śmierci przypadkowych ludzi. Nie było tego dużo. Jeżeli sięgnę pamięcią do tyłu, to ja się chyba trzech przypadków jestem w stanie w Warszawie doliczyć, bo rozmawiamy oczywiście o Warszawie, tu pracowałem, kiedy ginęli ludzie postronni. Natomiast ilości ofiar wśród przestępców no nie policzę. Więc co to było za przypadki tych ludzi postronnych? Wszyscy chyba wiedzą, ci przynajmniej, którzy się tym interesują, o przypadku zabójstwa pod restauracją Friday, tak, kiedy zginął pracownik teatru wielkiego wracający do domu. Robił to od lat tą samą drogą. Znalazł się o niewłaściwej porze, w niewłaściwym miejscu. Został zastrzelony w momencie, kiedy dokonywał się zamach na gangstera. Na Brudnie kiedyś pomylono zabójca. Pomylił cel, który miał wyeliminować z przypadkowym przechodniem, zastrzelił człowieka podobnego, a tego samego dnia, kilka godzin później, chyba w przejściu podziemnym, o ile się nie mylę, przy Marszałkowskiej, tego właściwego. I trzeci przypadek, wiem, że był, ale w tej chwili nie jestem w stanie sprawdzić. Czy za każdym razem udało wam się znaleźć sprawcę? Znaczy nie za każdym razem ta sprawa była prowadzona w wydziale. Pamiętajmy o tym, że ja pracowałem w Wydziale Terroru Kryminalnego wtedy, a to były czasy, kiedy terror kryminalny nie zajmował się zabójstwami. Istniał równolegle Wydział Zabójstw, który dopiero w 2005 roku został połączony z terrorem w jeden twór. Wcześniej zajmowali się tym koledzy z Wydziału Zabójstw. Czy za każdym razem? Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem. Naprawdę nie pamiętam. A czy może być coś dającego większe szczęście w pracy policjanta kryminalnego niż wykrycie sprawcy zabójstwa? Może być. Może być. Odbicie uprowadzonego. Porwania. Tak. Uprowadzenie dla okupu to jest najbardziej stresująca każdego policjanta sprawa, jaka może być. Pan użył przykładu zabójstwa. Tam już gorzej nie będzie. Tam już człowiek zginął. Większa tragedia się nie wydarzy. Oczywiście satysfakcją jest zatrzymanie sprawcy, udowodnienie mu tego czynu. Natomiast gwarantuję, że też nie wszyscy policjanci o tym wiedzą, ale ci, którzy pracowali przy uprowadzeniach, zgodzą się ze mną na pewno, że nie ma większej satysfakcji jak uwolnienie żywego i zdrowego zakładnika i zatrzymanie tych, którzy go uprowadzili. Co jest największym wyzwaniem w tego typu sprawach? Czas. Czas, jaki który biegnie upływa, bardzo szybko. Który biegnie bardzo szybko. To są w ogóle bardzo trudne sprawy, najtrudniejsze sprawy i o tym mówię od zawsze i będę to zawsze powtarzał, że nie ma trudniejszej sprawy i to jeżeli chodzi o obciążenie psychiczne, jak i o taką kuchnię pracy policyjnej. Tak? Przeciwnikiem jest czas, który biegnie, gdzie kondycja tego zakładnika się pogarsza, jego zdrowie się pogarsza. Kiedy wzrasta nerwowość sprawców, kiedy ich nieprzewidywalność, ich strach. Bo oni też widzą więcej niż ma miejsce. Strach ma duże oczy, to jest święta racja. Tak? Krzywda temu człowiekowi może się stać na skutek błędu policyjnego, który zdemaskuje nasze działania, ale może też się stać zupełnie przypadkiem, kiedy im się będzie wydawało, że taka zdemaskowanie nastąpiło. Tak? I rodzina. Wbrew pozorom, na pewnym etapie, nie zawsze, ale bardzo często przeciwnikiem policjanta zaczyna być rodzina. Na początku jest to pełne podporządkowanie, pełne zaufanie i chęć, tak? Zróbcie wszystko. To nie są sprawy dynamiczne. Pamiętam uprowadzenia, które trwały po 2-3 miesiące.
a czwartego dnia pojawia się złość. Dlaczego nic nie robicie? Dlaczego go jeszcze nie ma? Dlaczego go nie odzyskaliście? Dlaczego tu się nic nie dzieje? Tej pracy nie widać. Rodzina musi być blisko, musi być zawsze, musi być na wyciągnięcie ręki po to, żeby podejmować decyzje, konsultować pewne ruchy i podpowiadać pewne rzeczy, o których policjanci nie mają pojęcia, czy to z historii życia, czy zdrowia tego człowieka. Tak? Oni siedzą w jednostce policji w pokoju, który jest wyizolowany z całości realizacji. Oni nie widzą tego, co się dzieje, a jak nie widzą, to uważają, że się nic nie dzieje. Też się temu trudno dziwić. Później w rozmowach po zakończeniu tej sprawy, tej takiej sprawy, wracamy nieraz, wracaliśmy, przepraszam, jeszcze mi się czasy mylą, pomimo upływu lat. Wracaliśmy do tego etapu naszej współpracy i były różne refleksje, tak? Ale właśnie takim motywem przewodnim jest to, że bo my myśleliśmy, że się nic nie dzieje. Dzieje się, tylko nie widać. Czy zdarzyły się takie sytuacje i takie sprawy, gdzie porwana osoba nie wróciła już nigdy do domu? Zdarzały się takie sytuacje. Zdarzały się takie sytuacje, na szczęście nie były liczne, ale się zdarzały. Zdarzały się też takie sytuacje, że wracała, ale nie w pełni zdrowia, czy to fizycznego, bo mamy w pamięci grupę Ocinaczy Palcy, która swoje miano zyskała właśnie poprzez sposób działania. Ale też i były przypadki, gdzie ludzie się z psychicznej traumy nie wykaraskali do samego końca. Jeszcze przed powstaniem Wydziału Terroru, który no w zasadzie powstał jako właśnie odpowiedź policji na tego typu zagrożenia, bo uprowadzenie osób do okupu to było jedno z pierwszych zadań, jakie na Wydziale spoczęło. Mieliśmy taką sprawę na Żoliborzu uprowadzenia biznesmena, przedsiębiorcy i to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie był to biznesmen lat 90. działający sobie gdzieś tam w przypadkowej szarej strefie, tylko poważny człowiek. Którego... Został wytypowany zapewne. Tak, został wytypowany. No, oczywiście u podstaw typowania legły możliwości finansowe, tak, i spodziewana wysokość okupu. Został uprowadzony, został przez nas odbity. Wrócił do domu, wrócił zdrowy, ale z traumą nie poradził sobie. Powiedział pan o tym, że to jest właśnie największa satysfakcja, kiedy porwana osoba wraca do domu cała i zdrowa. Czy w takim razie, kiedy nie wraca, to jest poczucie największej porażki? Tak. Dokładnie tak. Znajduję takie porównanie w głowie, gdy lekarz, chirurg traci pacjenta w trakcie operacji. Często lekarze opowiadają po tym, że im bardzo trudno wtedy wrócić do domu. Często ten poranek po długiej operacji spędzają z butelką wódki w ręku. Ja też nigdy się nie wypierałem tego, że alkohol jest lekarstwem na pewne rzeczy i lekarstwem, które w policji było stosowane, pewnie jest. Oczyszcza pewne sytuacje i chyba pozwala właśnie tego nie nosić do domu. Tak? Pan użył porównania do lekarza. Nigdy nie byłem lekarzem, nigdy nie mógłbym być lekarzem, nigdy nie mógłbym się tym zajmować. Natomiast wyobrażam sobie, że lekarze tracą znacznie więcej pacjentów na stole operacyjnym niż policja ofiar uprowadzenia. Nie wiem, jak to jest przy kolejnych entych tego typu przypadkach. Natomiast no, te pojedyncze przypadki są naprawdę trudne. Tak? Zapewne, jeżeli rozmawiamy o przypadku, gdzie lekarz traci pierwszego, drugiego, trzeciego chorego. Zapewne tak właśnie jest. Powiedzmy jednak może też o tej pełni szczęścia, która też się może czasem zdarzyć policjantowi. Myślę sobie o takiej sytuacji, gdy udaje się odbić zakładnika, odbić człowieka, ale też później dorwać sprawców porwania. To oczywiście mówimy o sytuacji z punktu widzenia policji wymarzonej. Są takie, były takie przypadki, to były bardzo częste przypadki, gdzie sprawców zatrzymywaliśmy, bądź to na miejscu przetrzymywania. Pamięta pan przykład takiej historii? Pamiętam, że pojechaliśmy kiedyś szturmować pokój w hotelu w Szamotułach, bo tam był przetrzymywany zakładnik uprowadzony z naszego terenu, spod Warszawy. Oczywiście robiliśmy to we współpracy z PAP-em, z jednostką antyterrorystyczną Komendy Wojewódzkiej z Poznania, ale człowiek został tam odbity, tam zostali zatrzymani sprawcy. No, euforia ogromna, tak, radość. Z jego strony oczywiście jak najbardziej też. W
trakcie powrotu do Warszawy rozmowa w samochodzie i stwierdzenie jego w momencie, kiedy wysiadał na dziedzińcu pałacu. Zrobiliście to dla mnie? No tak. No, takie. Reszta już była ciszą, tak? No nie, zdarzało się, że rodziny, o których mówiłem, że na pewnym etapie pojawia się ta nerwowość, pojawia się nawet wrogość, tak? I ja się temu nie dziwię. Bo pewnie gdybym nie znał tej drugiej strony, a musiał być po ich stronie, pewnie reagowałbym tak samo, ale w momencie, kiedy członek rodziny wróci do domu, kiedy te emocje opadną, kiedy no jednak okaże się, że ta policja zrobiła wszystko, co mogła i zrobiła dobrze, piszą podziękowania, piszą laurki, przychodzą, dziękują, także miłe. Pan miał kiedyś taką historię w życiu, że jechał pan pracować przy przekazaniu okupu, gdzieś to można w dawnych gazetach przeczytać i po drodze miał pan wypadek. Miałem. Poważny. Jakby mógł pan przypomnieć w dwóch słowach tę historię, ale zacząłem się wtedy zastanawiać, jak w takim razie skończyła się ta cała operacja. Operacja odbicia, przekazania okupu? To sprawa, która była prowadzona wokół tego. Wrócił wtedy zakładnik do domu, aczkolwiek no, siłą rzeczy bez mojego wtedy udziału, tak? Na Wisłostradzie, przy moście Grota. Wpadłem w poślizg z samochodem, tak? Jechaliśmy z koleżanką z wydziału. Trzy pasy na Wisłostradzie, jechaliśmy lewym na sygnałach dźwiękowych świetnych, czyli jako pojazd uprzywilejowany. Wszyscy elegancko zjeżdżali, któryś kolejny kierowca nie. Ja postanowiłem go wyprzedzić środkowym pasem i chyba w tym momencie on mnie zauważył, bo centralnie zajechał mi drogę. Myślę, że gdybym musiał zrobić to drugi raz i miał na tyle w sobie opanowania, to bym mu po prostu przyłożył, zostalibyśmy na środku tej drogi i tak by się skończyła historia, tak? Natomiast ja sobie gdzieś tam kątem oka przypomniałem, że prawy pas też jest wolny i chciałem go za wszelką cenę wyprzedzić prawym. Samochód zaczęło obracać, jak zobaczyłem drzewa przed sobą, wiedziałem, że któreś jest moje, zastanawiałem się tylko, które, tak? Samochód zgiął się wokół tego drugiego słupka. Ja mam ślady na twarzy do tej pory, natomiast koleżanka była na tyle przytomna, że powiadomiła wydział, wyzwała karetkę. Ja w zasadzie pamiętam, jak byłem w karetce i jak pytałem lekarza, gdzie jedziemy. Może trochę głupio go zapytałem, bo lekarz się zaczął obawiać o moje zdrowie. Mówię, ale to wie pan, co się stało? Mówię, tak, wiem, pytam, do którego szpitala. No na włoską, bo jest pan policjantem. Mówię, dobrze, tylko tyle chciałem wiedzieć, bo nie chciałbym do Bielańskiego pojechać. Także. No był taki przypadek. A pan parę razy o żonie wspominał w trakcie tej rozmowy i gdy zdarzały się tego typu rzeczy, wypadki albo bardzo trudne sytuacje, to nie zdarzyło się powiedzieć Andrzej, znajdź sobie inną robotę? Nie. Nigdy? Nie. Starałem się do niej zawsze dzwonić po każdej takiej realizacji, takich było wiele, tak, o których wiedziałem, że za chwilę będą mówili w radio i w telewizji. Zawsze starałem się, żeby wiedziała z mojego telefonu. Czyli słuchaj, tylko takich. Tak, słuchaj. Wyboru nie było. No wtedy już musiałem, tak. Słuchaj, zrobiliśmy taką i taką rzecz. Za chwilę będę o tym mówić, wiedzieć, że wszystko jest w porządku, tak, że nikomu nic się nie stało. Natomiast nie, nigdy nie było takiej propozycji, tak, znajdź sobie inną robotę. Nawet po Magdalence. Nawet po Magdalence. Nie, to byłby chyba początek jakiegoś takiego naprawdę kryzysu. Nie wiem, czy byśmy sobie z tym kryzysem poradzili, bo no tak się nie robi. Gdzieś tam kiedyś, dawno, bardzo dawno temu, poznałem człowieka, który skończył szkołę lotniczą w Dęblinie, był pilotem wojskowym. Opowiadał o swoim przyjacielu, z którym razem do szkoły poszli i razem, chyba na drugim roku, przeżyli wypadek kolegi, który się zabił w trakcie szkolenia. On został, natomiast ten przyjaciel na prośbę swojej ówczesnej żony czy narzeczonej no zdecydował się zostawić szkołę, odejść z wojska. Nie poradzili sobie w związku z tym, z tą historią, tak? Gdzieś tam w nim zostało to, że przekreślił swoje marzenia. Także. No nie ma co ukrywać, że życie prywatne wielu policjantów, którzy, zwłaszcza takich, którzy poświęcali się całkowicie swojej pracy, no to były historie, które nie kończyły się najlepiej, często właśnie rozwodami, rozstaniami. Co w takim razie
było takim kluczem, żeby właśnie jakoś pogodzić ze sobą te dwa światy, życie zawodowe i prywatne? Co chyba nie ma takiej uniwersalnej recepty, która by znalazła zastosowanie w każdym przypadku. Trzeba jej szukać. Moim sposobem było nie noszenie tej pracy do domu, a mądrością mojej żony nie szukanie jakichś tutaj opowieści, wytłumaczeń i tak dalej. Tak? Mówiliśmy sobie trochę dzisiaj o różnych zasadach, a potem o tym, jak one upadały. Mówiliśmy o parolach, o Magdalence. A jak pan wspomina takie wydarzenie, które do tej pory jest bardzo głośne w świecie przestępczym? Zabójstwo żony jednego z liderów mafii mokotowskiej, Bajbusa. Ominęła mnie ta sprawa i to tak w dosyć bliskiej odległości, bo wydarzyła się w momencie, kiedy miesiąc wcześniej przeszedłem z CBS-u do terroru kryminalnego. Byłem tam na miejscu, natomiast nigdy nie prowadziłem tej sprawy, nie miałem wglądu w materiały. Natomiast no, to jest trzecia chyba sprawa, o której dzisiaj rozmawiamy, która nigdy wcześniej nie miała precedensu w historii polskiej policji, polskiego świata przestępczego. Sprawy, które zmieniały wszystko. Tak, tak, dokładnie tak. Zmieniały bieg historii. Nigdy wcześniej nie zdecydowano się po tamtej stronie na użycie tak drastycznych środków dla uciszenia osoby, która współpracowała z organami ścigania i to, o ile pamiętam, skutecznego uciszenia, tak? Natomiast mówię, to też był taki kamień milowy na drodze upadku zasad. Nigdy rodziny, nigdy domu tego rodzinnego, który był twierdzą, nie mieszano do pracy gangstera, do pracy przestępcy, tak? Ten mit może trochę został zachwiany w momencie zabójstwa Pershinga, który został zastrzelony na urlopie. To też była jakaś taka, nie chcę powiedzieć świętość, ale azyl, który w dawnych zasadach funkcjonował jako nienaruszalny, ale tak, Bajbus był rzeczywiście tym, który jako pierwszy tutaj przekreślił tam nietykalność rodziny. Czy często czuł pan w pracy bezsilność? To jest wyścig. Nie zawsze się zajmuje te punktowane miejsca, tak? Oczywiście jest to problem, jeżeli coś nie wychodzi, coś nie spełnia pokładanych w nich nadziei. Natomiast no, na całe szczęście nie było tak, że było to pasmo bezsilności, pasmo przegranych, tak? Czasami się zdobywa punkt, czasami się ten punkt oddaje, natomiast no cóż, nikt nie obiecywał, że zawsze będzie wygrana. Ale częściej była satysfakcja. Ale częściej była satysfakcja, dokładnie tak. Jednak nie zawsze, a może nawet nie często, życiorysy policjantów kryminalnych, takich, którzy oddawali życie tej pracy, to są życiorysy szczęśliwe. Liczyliśmy kiedyś w wydziale. Dużo mniej niż połowa. Nie doświadczyła w swojej historii rozwodu. Były takie historie, że te rozwody były dwa. Także część była zdeklarowanymi singlami, a naprawdę niewiele w udanych związkach małżeńskich. Ale i tacy też byli. Ale takim uczuciem, które też często gdzieś tam dopadało policjantów z różnych powodów, ze względu na pracę, ale też życie prywatne, szereg innych jeszcze czynników, to jednak było coś, do czego też nawiązywał Mateusz, frustracja. Spotykaliśmy na pewno przynajmniej kilku, jeśli nie kilkunastu, takich trochę niepogodzonych z tym, co się działo w ich życiu, w dużej mierze sfrustrowanych ludzi. Frustracja dopada każdą grupę zawodową, tak? To nie jest uczucie zarezerwowane dla policjanta. Natomiast mówię, ja oglądając się wstecz, na pewno zrobiłbym drugi raz to samo. W zdecydowanej większości przypadków tak samo. Uważam, że może to będzie mało skromne, ale mam się czego wstydzić. Czuję się policjantem spełnionym. Chociaż to jest super puenta, ale tak. Ile dokładnie lat spędził pan w policji? Prawie 24. Prawie 24. Jaki jest stosunek do takiej sprawy jak śmierć ma policjant z 24-letnim stażem? Śmierć człowieka? Śmierci człowieka. Można do tego przywyknąć. Piotr Wróbel, jak już dzisiaj tak wspominamy, różnych policjantów, którzy także gościli w naszym programie, bardzo mocno przyzwyczaił się do śmierci. Zapytaliśmy go kiedyś, ile znaczy jego zdaniem ludzkie życie. Jest niezbyt wiele. To ja może powiem wam co innego. Ja niezbyt wysoko cenię człowieka jako gatunek. Bo
bo to jest naprawdę jedno z głupszych zwierząt na tym świecie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeszcze nawiązując do tej rozmowy o dzieciach. Moją pierwszą śmiercią człowieka, jaką zawodowo widziałem, była śmierć dziecka, niemowlęcia, w wypadku samochodowym. I to w wypadku, który spowodowali ci, których my ścigaliśmy. Nie zatrzymał nam się samochód do kontroli. Podjęliśmy pościg radiowozem po ulicach Żoliborza. On trwał bardzo krótko, trzy przecznice. I na trzecim skrzyżowaniu, w środku nocy, gdzie nie jeździło nic, akurat był samochód, którym jechało młode małżeństwo z kilkumiesięcznym dzieckiem. Oni przeżyli, ono nie. Miałoby w tej chwili 31 lat. Kim by było? Nie wiemy, tak? Ale to była moja pierwsza śmierć, którą przeżyłem w sposób bez porównania z tym, co było później. To jest to, co mówiłem o lekarzu. Do tego się można przyzwyczaić. Z kolei Marek Dyjasz powiedział nam kiedyś, że według niego każdy może zabić, że każdy jest do tego skłonny, tylko tak naprawdę wszystko zależy od okoliczności. Nie bez kozery mówi się, że to okazja czyni złodzieja, tak? Myślę, że ma naprawdę całkowitą rację. Każdy może to zrobić, tylko nie każdy to chce zrobić. Kwestia jakichś hamulcy moralnych, które zadziałają bądź nie zadziałają. Jeden ma je uszkodzone, a u drugiego po prostu w porę nie załapią. Pytamy też nieraz policjantów o ten moment, gdy jeszcze nie przywyknęli, czyli o te pierwsze sprawy zabójstw, gdy policjant mierzy się z takimi historiami, gdy jedzie na sprawę, jak to często mówicie, na trupa. Pan takie wspomnienia gdzieś tam nosi do dzisiaj? Nie pamiętam swojego pierwszego trupa, takiego trupa marki trupa, tak? Swoją pierwszą śmierć pamiętam, opowiedziałem o niej przed chwilą. Natomiast pierwszego takiego, takiego pierwszego zabójstwa, z którym się na miejscu zmierzyłem, nie pamiętam. Gdzieś się to po prostu zatarło. Jak trudnym momentem w życiu takiego policjanta jak pan i też takiego człowieka jak pan był ten pierwszy dzień, gdy już nie był pan policjantem? Nie było z tym żadnego problemu. Nie było. Różnie ludzie na to reagują, to fakt. Ja natomiast czyli to uzależnienie udało się opanować? Znaczy od samego początku wiedziałem, że muszę znaleźć sobie powód do wyjścia z domu, tak? Muszę coś robić, nie mogę wziąć pilota od telewizora, usiąść na kanapie i zacząć przeglądać, co tam akurat leci, bo tak się nie da. Są tacy, którzy tak postanawiają spędzić emeryturę, ale długo to z reguły nie trwa. Natomiast inną kategorią są ci, którzy ciągle dowodzą, bo takich też znam. Minęło parę lat, jak są na emeryturze, dalej się z pewnymi decyzjami nie zgadzają i zrobiliby to inaczej. Natomiast mówię, chyba takim przeze mnie zastosowanym i to myślę, że skutecznie sposobem jest porozmawiać ze sobą, dojść do wniosku, że tamten rozdział się skończył, jest co wspominać, jest z czego być zadowolonym, ale już się skończył, a teraz trzeba sobie znaleźć coś innego. Ja sobie takie coś znalazłem, jak widać, jakoś sobie z tym radzę. A czym się pan dzisiaj zajmuje? Jestem kierowcą miejskiego autobusu. To już wiemy, marzenie z dzieciństwa. Tak. Czyli na emeryturze też pan czuje się spełniony? Spełniam się właśnie.